lotniczy to gigantyczny organizm, który nie przestaje pracować nawet na moment. W ruchu tę skomplikowaną machinę w ogromnej mierze utrzymują technicy eksploatacji portów i terminali. Można ich spotkać w każdym miejscu lotniska. Pełnią różne funkcje, różne mają też obowiązki. Łączy ich jedno – poczucie odpowiedzialności za pasażerów i transportowany towar. Technikiem eksploatacji portów i terminali jest Magdalena Żelazo. Pracuje na terminalu towarowym Cargo. Jak tłumaczy, praca ta daje jej wiele satysfakcji. Moją pasją jest lotnictwo. Rozpoczęło się od tego, że chciałam latać na śmigłowcach w wojsku. Niestety nie wyszło i wylądowałam na Cargo. Pracownikiem terminalu Cargo jest też Wojciech Głogowski. Lotniska pasjonowały go od młodości. Praca w jednym z dużych portów lotniczych była jego marzeniem. Marzeniem, które udało się spełnić. Pochodzę z małej miejscowości, przeprowadziłem się do Warszawy. No i zawsze mnie interesowało praca na lotnisku, tak. Wydawał mi się to bardzo ciekawy zawód. No i udało mi się tutaj dostać. Krzysztof Polkowski jest kierownikiem obsługi rampowej. Wiele lat temu związał się z lotnictwem i swego wyboru nie żałuje. Niedaleko mieszkam, wybrałem lotnisko. Myślałem, że popracuję rok, dwa, trzy. Znajdę inną, ciekawszą pracę. Pracuję już 25 lat. Mam nadzieję, że zostanę do końca mojej aktywności zawodowej. Zawód technika eksploatacji portów i terminali to niezwykle szerokie pojęcie. W tym przypadku nie można mówić o jednym konkretnym zakresie obowiązków. Liczy się specjalizacja. Jej rodzajów, tak jak zadań do wykonania na lotnisku, jest bez liku. Wszystkie procesy, które zachodzą przy funkcjonowaniu portu, podlegają pod ten zawód. Technikiem można nazwać człowieka, który obsługuje bezpośrednio samolot. Można nazwać człowieka, który obsługuje przesyłki traktowe. Technikiem można nazwać człowieka, który pomaga pasażerom, obsługuje pasażerów. Ważne jest także, żeby wszystkie przesyłki dotarły o właściwym czasie do właściwego miejsca. Dbają o to pracownicy terminali Cargo. Mamy na magazynie, jak tutaj widać, ogromną ilość towaru. Tak? Wyszukujemy ten towar, układamy na blaszkach, tak tutaj właśnie, siatkujemy, no i wysyłamy. Pracownicy terminalu Cargo mogą mieć też inne obowiązki. Ja sprawdzam całą dokumentację, opakowania, przesyłki, czy zgadza się to wszystko z regulacjami linii lotniczych krajów i tak dalej. Również akceptuję zwierzęta do przewozu. Praca technika eksploatacji portów i terminali to zajęcie dla osób odpowiedzialnych, mających poczucie obowiązku. W ogromnej mierze także w ich rękach spoczywa bezpieczeństwo podróżnych i transportowanych towarów. W tym fachu kluczowa jest też sumienność i punktualność. Każdy chce wystartować i wylądować bezpiecznie. W związku z tym pracownicy, którzy przygotowują samoloty do wylotu i do przelotów, muszą wykonywać bardzo sumiennie swoją pracę, tak żeby to było wszystko bezpieczne dla pasażera. Trzeba być odpornym też troszeczkę na presję czasu, bo jednak samoloty tego wymagają, że czasami trzeba coś zrobić na już. Miejsce pracy techników eksploatacji portów i terminali ściśle zależy od specjalizacji danej osoby. Może być to na przykład płyta lotniska. Wtedy często trzeba mierzyć się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Lotnisko działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. W związku z tym, jeżeli pada deszcz, musimy pracować. Jeżeli jest mróz, pracujemy. Jeżeli są upały, pracujemy. Narzędzia, którymi posługują się technicy eksploatacji portów i terminali, zależą od zakresu obowiązków danej osoby. W przypadku pracowników terminalu towarowego teoretycznie potrzeba niewiele, bo długopisu, listy towarów, a także książek z procedurami. Technicy zajmują się też bezpośrednim załadunkiem towaru.
Siła fizyczna też jest potrzebna w tej pracy, aczkolwiek większość pracy wykonujemy wózkami widłowymi, także nie jest to aż tak bardzo istotne. Jak przekonują wieloletni pracownicy lotniska, niezwykle istotna jest za to szczerość. W tym fachu nigdy nie wolno zatajać informacji o nieprawidłowościach czy błędach, bez względu na to, kto się ich dopuścił. Każdy może zrobić coś nie tak, ale nie wolno tego ukrywać. Tu trzeba mieć cywilną odwagę i przyznać się do tego. Wytrzymałość na stres, zdolności analityczne, podzielność uwagi, odporność fizyczna. Lista wymagań i predyspozycji koniecznych do wykonywania zawodu technika eksploatacji portów i terminali jest niezwykle długa. Ale jak przekonują ci, którzy w lotnictwie pracują od lat, najważniejsze jest coś innego – zamiłowanie do tego typu pracy. Stąd dla osób myślących o wyborze tego zawodu taka rada. Niech pójdą na lotnisko, popatrzą na samoloty i wtedy będą wiedzieli, czy to ich interesuje, czy nie. Do najważniejszych cech i predyspozycji, jakie powinien posiadać technik eksploatacji portów i terminali, należą odpowiedzialność, sumienność, zdolności organizacyjne, komunikatywność, samodzielność. Do wykonywania zawodu technika eksploatacji portów i terminali potrzebne jest kierunkowe wykształcenie. Formy kształcenia: technikum 4 lata, szkoła policealna 2 lata, egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na ten zawód. Obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Możliwości zatrudnienia. Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak porty lotnicze, porty morskie, porty rzeczne, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale samochodowe i kolejowe, zawody pokrewne. Technik spedytor. Największe światowe lotniska przypominają ogromne miasta. O ich wielkości świadczą dane na temat liczby obsługiwanych rocznie pasażerów. Ciekawostka. Lotnisko w Atlancie odprawia w ciągu roku blisko 95 milionów pasażerów, co czyni je największym pod tym względem portem lotniczym świata. Drugie miejsce w tej kategorii przypada lotnisku w Pekinie. Tam liczba podróżnych przekracza 83 miliony osób rocznie. Polskim portom lotniczym daleko do takich wyników. Na warszawskim lotnisku Chopina rocznie odprawia się około 10,5 miliona osób.